Dobry, witam Państwa. Agnieszka Stachurska w programie Twarzą w Twarz. Moimi gośćmi są dzisiaj Wioletta Kulpa, szefowa Płockiego Prawa i Sprawiedliwości, I radna dobra. Rady Miasta Płocka. Dziękuję. Oraz Artur Kras, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Płocku i Płocki Radny. Przewodniczący klubu Platformy klubu Obywatelskiej platformy. w Radzie Miasta Płocka. Tematem dzisiejszej rozmowy są koncepcje nowej siedziby miejskiego przedszkola nr 17 oraz wątpliwości, jakie wzbudzają u rodziców przedszkolaków te pomysły. E, przypomnijmy, e, placówka mieszcząca się przy ulicy Kosobuckiego 10 miała być pierwotnie przeniesiona do nowego, zbudowanego specjalnie w tym celu budynku. Jednak ze względu na reformę edukacji, likwidację gimnazjum, ratusz zaproponował inny pomysł czyli adaptację części szkoły podstawowej nr 3. Według wyliczeń Urzędu Miasta budowa nowej placówki to koszt rzędu 10 milionów złotych łącznie z zagospodarowaniem terenu po przedszkolu, a adaptacja szkoły ma kosztować blisko połowę mniej. Pani radna, czy pamięta Pani, y, kiedy i z jakiego powodu zainteresowała się tym tematem? Czy znaczy, może zanim odpowiem na pytanie, to gwoli sprostowania, żałuję, że na tym fotelu moim adwersarzem, aczkolwiek szanuję obecnego adwersarza, nie ma y, tak naprawdę autora tego dziwnego pomysłu, y, adaptacji szkoły podstawowej numer 3 dla przedszkola numer 17, czyli prezydenta Nowakowskiego, albo jego zastępcy prezydenta Terepusa. Nie wiem, czy nie chcą wchodzić w polemikę. Czy radny jest niegodny rozmowy z prezydentem? Nie wiem, w jakiego powodu nie rozmawiamy w tych kwestiach, bo to rzeczywiście. Ja dodam, że zaprosiliśmy pana prezydenta, natomiast pan. Artur bo to rzeczywiście postępstwo. oni są autorami tego pomysłu, jak nie mam, no pan radny będzie bronił pomysłu prezydenta, aczkolwiek nie on jest jego autorem. Teraz gwoli wyjaśnienia. To nie tylko rodzice dzieci z tego przedszkola proszą o to, żeby rzeczywiście był to nowy obiekt. Tylko mowa jest o całym osiedlu, tak zwanej wielkiej płyty, bo tak kolokwialnie jest to osiedle nazywane przez mieszkańców. Bo to była inicjatywa i stąd ja się znalazłam właśnie w tej grupie osób, do której dotarła część mam i mieszkańców tego osiedla z prośbą, żeby rzeczywiście walczyć, bo tak to trzeba nazwać, bo rzeczywiście władze miasta Płocka no, tak traktują tych mieszkańców, że oni po prostu walczą. Walczą o to, żeby była nowa, bardzo ciekawa inwestycja na tym osiedlu, a niestety proponuje im się coś, że ze starego ma być, nowe. Ze starego nigdy się nowego nie zrobi, tym bardziej, że obiekt budynek szkoły podstawowej nr 3 nie jest nowym budynkiem, a mamy tam wpakować około 4 milionów złotych na sam remont tego budynku, żeby Dostosować do potrzeb przedszkola, aczkolwiek też nie wiemy, czy to będzie ostateczna kwota, bo ona oczywiście może być zweryfikowana po przetargu i rzeczywiście te koszty mogą być znów wyższe, bo większość z realizowanych inwestycji, zresztą to sami prezydenci podkreślają, że sami wykonawcy teraz wielokrotnie narzucają te kwoty realizacji inwestycji, które są dużo wyższe niż planowano pierwotnie w kosztorysie. Więc ja się znalazłam w ten sposób, że poproszono mnie o pomoc w walce o. Budowę tego przedszkola, nowego, budo nowego przedszkola na miejscu już istniejącego, te, które wiadomo w jakim stylu było budowane przed laty, które niestety jest konieczne w tej chwili do rozbiórki. Oczywiście ono nie musi być rozbierane teraz, w tym momencie. Ono może jeszcze funkcjonować do praktycznie 2020 bądź 2023 roku. Różne są opinie, ale myślę, że spokojnie do 2023 roku w takiej formule może funkcjonować. I rzeczywiście mieszkańcy, bo, bo nie mówimy tylko o samych rodzicach, mieszkańcy tego osiedla wykazali się naprawdę olbrzymim heroizmem. W walce o to przedszkole zebrali 2098 podpisów po to, żeby prezydent, żeby władze miasta, żeby radni zainteresowali się tym tematem, że chcą budowy nowego przedszkola na tym osiedlu, bo ono na to zasługuje. To nie jest kwestia taka, że my za chwilkę będziemy oczerniać inne osiedla, bo tam jest realizowana inwestycja, a na tym osiedlu nie. To nie o to chodzi. Tylko ci mieszkańcy też dostrzegają fakt, że na innych osiedlach inwestuje się wiele inwestycji. Nie tylko przedszkole, żłobek, ale i drogi, ale i skwery, ale i fontanny. Natomiast na osiedlu Wielka Płyta niestety niewiele się dzieje. Poza jakimiś wymaganymi remontami, bo rzeczywiście niektóre ulice już są w tak fatalnym stanie, rzeczywiście trzeba je remontować. I w moim przekonaniu e, podzielam całkowicie opinię tych mieszkańców, którzy chcą budowy tego przedszkola, e, bo to osiedle na to zasługuje. Mm -hmm. No właśnie. E, podczas... może, może ja od razu odpowiem, dlaczego mm -hmm. się tu znalazłem. Znalazłem się tutaj nie przez przypadek, tylko dlatego, że to my radni podejmiemy decyzję o tym, czy, co budujemy na, na tym osiedlu, czy przeznaczamy pieniądze na modernizację, na dostosowanie skrzydła Szkoły Podstawowej Numer 3. Które jeszcze raz podkreślę, otrzymujemy w prezencie dzięki decyzji Ministerstwa Oświaty i dzięki reformie oświaty. Po prostu w sytuacji, jeśli byśmy nie zdecydowali się na wykorzystanie tego budynku, będzie stał po prostu pusty. Albo zagospodarowany w inny sposób. No to można ewentualnie w róż na różne. Yy... Mieszkańcy składali propozycje nawet, dokładnie jakie może być przeznaczenie. Wiem o tym, jakie składali mieszkańcy przez, yy, propozycje. Ponadto, a propos jeszcze zbierania podpisów pod yy, stanowiskiem rodziców y, Rady Pedagogicznej tego przedszkola, to z racji tej, że to jest mój okręg wyborczy i jestem często i rozmawiam z mieszkańcami, to odczucia mieszkańców są nie do końca takie jak pani radnej. Otóż y, kilka osób, z którymi rozmawiałem, powiedziałem mi wprost, oni się podpisywali pod protestem przeciwko przeniesieniu przedszkola na ulicę. Miodową do szkoły numer 17. Natomiast ich intencją było to, aby dzieci miały przedszkole o dobrym standardzie, współczesnym po prostu. Co jeszcze, jeśli chodzi o inwestycje na tym osiedlu? Aktualnie tam jest y, bardzo duża inwestycja remont pasażu Roguckiego za parę milionów złotych i myślę, że wiele osiedli w Polsce chciałoby taką inwestycję mieć. Także nie można mówić, że na tym osiedlu się nic nie dzieje. I trzecia wreszcie sprawa. Y, z, ci sami mieszkańcy, którzy podpisywali się pod tym, y, po, pod tym stanowiskiem, podpisywali się również wielokrotnie i to już później, pod na przykład wystąpieniami do Polskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby na tych terenach w okolicy bloków y, Kosobuckiego, ludzkich y, choćby wybudować nowe tereny zielone, źle powiedziałem wybudować, y, wybudować... Y, Siłownię pod chmurką, zagospodarować na tereny zielone i ewentualnie również stworzyć tam nowe miejsca parkingowe. Czyli rozumiem, że dla pana radnego siłownia pod chmurką i skwerek zielony i kawałek parkingu będzie na tyle atrakcyjny, że będą przybywać tutaj mieszkańcy z innych terenów miasta i to osiedle będzie się rozwijać. Nie, Panie Radny, to musi być coś atrakcyjnego, co rzeczywiście przyciągnie i na to zwracali mieszkańcy. To nie jest coś, co wymyśliłam chociażby ja. Ja się opieram w dużej mierze na opiniach tych mieszkańców, bo jak widać chyba z innymi mieszkańcami rozmawiam, albo inne chyba poglądy Pan wyraża tutaj w radiu, a inne wyraża często na spotkaniach bo ja spotkałam się z pana wypowiedzią że osiedle Wielka Płyta to w zasadzie było osiedle przeznaczone do rozbiórki tymczasowe czy ja nie wiem czy pan radny rzeczywiście reprezentuje to osiedle w należyty sposób bo słyszałam zbulwersowanie ze strony mieszkańców którzy uczestniczyli podczas tego spotkania po pana wypowiedzi więc radziłabym zwrócić uwagę szczególnie na słowa, które Pan wypowiada. Ja natomiast uważam i potwierdzam, że tak uważają ci mieszkańcy, a z tego co widać, 2000 blisko 100 podpisów to nie jest garstka osób, to jest naprawdę bardzo duża reprezentacja tego osiedla. I to wcale nie było, że oni protestują przeciwko przeniesieniu przedszkola na Miodową. To chyba pan radny zupełnie nie zrozumiał tej petycji, którą sformułowali mieszkańcy. Proszę dokładnie jeszcze raz ja przeczytać ten mieszkańcy. nagłówek, ten nagłówek, który był. Trudno mi jest y, powiedzieć, czy pan radny no, rzeczywiście rozmawiał z osobą, która podpisała tą petycję, czy zastanawiała się nad podpisaniem tej petycji. No to, wie pan, teraz tego nie zweryfikujemy. To jest słowo przeciwko słowu, tak? Pan coś powiedział i teraz ja mam to traktować jako y, dogmat, że tak tak rzeczywiście jest. Nie. Dla mnie yy, i dla tych mieszkańców najważniejszą kwestią jest yy, zaproponowanie czegoś dobrego, innowacyjnego coś, co by przyciągnęło do tego osiedla. A z całą pewnością skwerek. Panu nie przyciągnie, siłownia kolejna pod chmurką nie przyciągnie tych mieszkańców, ani wybetonowanie miejsca, na którym stało przedszkole. To właśnie przedszkole jest wielokrotnie tą siłą magnezu, że przyciąga szczególnie młode małżeństwa, a na tym nam przede wszystkim zależy, żeby przyciągać młodych ludzi, a nie żeby szukali miejsca poza Płockiem albo w innych miastach, albo w innych gminach okalających miasto Płock. My mamy cały czas inwestować po to, żeby ściągać tych mieszkańców, a przecież doskonale wiemy, jakie są statystyki, które są publikowane, publikowane przez instytucje i rządowe i zresztą miasto też o tym wspomina, że nam, zresztą miasto ma podatek śmieciowy, z którego dokładnie to wynika, że nam z roku na rok spada ilość mieszkańców. Więc nie starajmy się tylko i wyłącznie inwestować w skwerki, bo to nam z tego wynika, to bierzmy przykład z tego, co się wydarzyło na przestrzeni tych lat, więc nie do końca nam to sprzyja w budowaniu większej ilości mieszkańców. Postarajmy się inwestować w takie obiekty, w takie rzeczy, które rzeczywiście będą realnym magnesem przyciągniętym Szczególnie młodych ludzi, żeby nam nie odpływali z Płocka, nie wyjeżdżali za pracą albo po uczelni wyższej, po studiach, już nie wracają po prostu do Płocka. Ja uważam, że dla mieszkańców najważniejszą, najważniejszym elementem, który decyduje o tym, czy osiedlą się na tym, czy na innym osiedlu, o tym decyduje przyjazność miejsca zamieszkania. To znaczy w tej chwili właśnie remontujemy pasażu Roguckiego. Remont Pasażera Roguckiego stworzy zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu dla mieszkańców tego osiedla i myślę że też, że będzie magnesem dla mieszkańców innych osiedli, którzy będą przychodzić przejść na przejść do tematu przedszkola, a nie skupiać się na pasażu Roguckiego. To też właśnie chcę przejść do tematu przedszkola i ja pani Radę nie przerywałem. Proszę państwa, jeśli chodzi o przedszkole, to przedszkole które będzie w, jeśli radni zdecydują, które będzie w adaptowanym skrzydle szkoły podstawowej numer 3, będzie tak samo nowoczesne i funkcjonalne, jakbyśmy wybudowali nowe przedszkole na miejscu przedszkola nr 17. Natomiast zasadnicza różnica będzie taka, że ponieważ jest to już gotowy budynek, który stoi, który jest w dobrym stanie technicznym, to ta adaptacja będzie znacznie tańsza. Ponad no, prawie połowę tańsza będzie niż budowa nowego obiektu przedszkola. A chciałem pani radnej zwrócić uwagę jeszcze, że są w Płocku osiedla, gdzie na przykład nie ma wcale przedszkoli, gdzie mieszkańcy domagają się, aby budować u nich przedszkola i w tym momencie takie trwonienie środków publicznych to jest karygodne, żebyśmy w jednym miejscu wydamy 10 milionów na budowę nowego przedszkola, podczas gdy możemy wydać 4, a w innym miejscu, na przykład na Winiarach mieszkańcy nie mogą się doczekać przedszkola, a tam właśnie osiedlają się młode rodziny z dziećmi. Tak, tylko proszę porównać Wielkość osiedla Winiary z wielkością osiedla Wielka Płyta. No jest pan z tego osiedla i daje pan takie dziwne przykłady. Ale pani radna, ja jeszcze, jeszcze nie skończyłam, panie radny. W takim razie proszę mi powiedzieć, w czym są gorsi mieszkańcy osiedla Wielka Płyta od, osie, od mieszkańców osiedla Podolszyce, gdzie jest przedszkole 31 nowe, Kochanowskiego, gdzie jest też nowe przedszkole wybudowane. Teraz jest przedszkole przy Gałczyńskiego realizowane. Zupełnie nowe, tak? Bo zostały się szkielet tak naprawdę starego budynku. I w takim razie, dlaczego traktujemy to osiedle w ten sposób, że będziemy na nim oszczędzać, tak? Musimy wybrać nagle tańszy projekt. Bo w takim razie, jak wybieramy ten tańszy projekt? Bo też powiedzmy to do końca. To, że prezydent opiera się na gotowym projekcie z budynku przedszkola na Podolszycach 31, jest totalnym nonsensem dla mnie. Bo jak nie tutaj się wtrącę, ponieważ tamto przedszkole kosztowało 6,8 miliona, natomiast to zakładane w tej chwili 8 milionów złotych. Tak, pani redaktor, tylko chodzi o to, że y, obiekt trzeba dostosować do potrzeb, do wymogów i do kształtu działki. Natomiast nagle bierzemy gotowy projekt, bach, wpisujemy go sobie. Mało tego, nam nawet nie pokazano tego projektu do końca. Bo pokazano nam tylko fasadę budynku i nic więcej. Mieliśmy przeanalizować na sesji, teraz wrześniowej, mijającej, dwa projekty: adaptacja szkoły trójki albo budowa przedszkola na tym istniejącym, na działce istniejącego w tej chwili przedszkola. I tak naprawdę przedstawiono nam tylko, i to samo robił prezydent na spotkaniach z mieszkańcami czy z radą osiedla, przedstawiał tylko adaptację szkoły podstawowej numer trzy, natomiast wspomniał nam, że w zasadzie nie opłaca nam się, budowa nowego przedszkola, bo jest prawie dwukrotnie większe. Natomiast opiera się na gotowym projekcie, który nie jest dostosowany do potrzeb tego osiedla, takiej ilości oddziałów jak tutaj mamy, bo w przedszkolu na Podoszycach jest 10 oddziałów, a tutaj nie jest potrzebna tak duża ilość. Mało tego, tego też pan nie dopowiedział. W szkole podstawowej numer 3 będzie mniej dzieci niż dotychczas się znajduje w tej chwili w przedszkolu, bo w tej chwili jest 150 dzieci, a zgodnie 116. 116 jest mhm. tych dzieci. E, oczywiście mówiono na że możemy to zwiększyć, ale kosztem sali gimnastycznej, czyli te dzieci znów nie miałyby w tym przedszkolu, w adaptowanej szkole trójce sali gimnastycznej, ponieważ sali trzeba byłoby zrobić kolejne oddziały. Mało tego, te sale są małe, tak? Też mówiono nam, że liczba oddziałów w dzieciach będzie mniejsza. Oczywiście prezydent zawsze to przedstawia w superlatywach, że macie się z tego cieszyć, że będzie mniejsza ilość dzieci w oddziale i wtedy będzie lepsza opieka i tak dalej. Ale to nie tędy droga. To jest tak jakby traktować tych ludzi jako gorszych, a oni naprawdę na to nie zasługują. Są tacy sami jak mieszkańcy innych osiedli. Nie wiem, czy mniejsza ilość mieszkańców Osiedla Wielka Płyta głosowała na pana Nowakowskiego, że no w ten sposób postępuje. No tak nie powinno być. Powinniśmy równo traktować wszystkich mieszkańców. Ale o to tutaj też chciałabym zapytać mieszkańcy... przy tej okazji, bo właśnie miały być dwie koncepcje, na które radni przeznaczyli pieniądze z budżetu miasta. Dlaczego przedstawiono tylko jedną koncepcję i wydano pieniądze tylko na jedną koncepcję? Bo tak naprawdę y, tylko to otrzymaliśmy. No, my, tak. dziennikarze, też otrzymaliśmy taką tak. informację. Była koncepcja sformułowana i przygotowana wyłącznie po 50 na adaptację. tysięcy na każdą, było tak. zarezerwowane. Tak, a, a przedstawiono nam tylko adaptację szkoły podstawowej. A tylko bryłę osadzono tak na, na, na tym terenie, na którym obecnie znajduje się przedszkole numer 17. Co się stało z tymi pieniędzmi? Proszę Państwa, to, miał być, to nie miał być projekt. Tylko to miały być dwie koncepcje. I te dwie koncepcje są. Jedna koncepcja, jedna koncepcja to jest właśnie ta przedstawiona na sesji, a druga koncepcja to jest adaptacja istniejącego któregoś Ale my nie projektu. Nie zrobiliśmy tej koncepcji. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na temat kosztów budowy przedszkoli. To nieprawda, że każde przedszkole musi kosztować tyle samo, że przedszkole dziesięciooddziałowe kosztuje tyle, to znaczy, że sześcioodziełowe będzie kosztowało tyle lub tyle. Proszę zwrócić uwagę, że niedawno, osiem lat temu w Płocku powstały dwa przedszkola, numer 13 i numer 2. Jedno czterodziałowe kosztowało ponad 6 milionów, drugie czterodziałowe kosztowało ponad 4 miliony. Przy czym to droższe jest bez y, kuchni. I efekt jest taki, że jest jedyne przedszkole w Płocku, gdzie dzieci mają doważone w, y, w, w cateringu jedzenie. Także nie można mówić o tym, że jeżeli przedszkole X kosztowało 8 milionów, to następne, następne będzie kosztowało 4 albo 6. To Ale dopiero. To działa też w przeciwną stronę. To dopiero wyniknie z projektu. Natomiast w tym z momencie, przetargu ostatecznie. Ostatecznie z przetargu. Natomiast w tym momencie jesteśmy na etapie podejmowania decyzji, czy decydujemy się na koncepcję adaptowania istniejącego projektu, który już gdzieś tam funkcjonuje, na miejsce tego, który, tego budynku, który tam jest. A druga koncepcja jest taka, że adaptujemy skrzydło. Szkoły podstawowe numer 3, które podkreślam raz jeszcze, w niedalekiej perspektywie będzie stało puste, i dzięki, temu, dzięki tej adaptacji pozyskujemy nową przestrzeń, na której można wszystko zlokalizować: można zrobić park, można zrobić plac zabaw, można zrobić parki jeszcze dodatkowo 100 miejsc parkingowych. Także biorąc pod uwagę zagęszczenie tego osiedla budynkami, Brak miejsc parkingowych na tym osiedlu i dużą liczbę mieszkańców, to szkoda tej przestrzeni yy, zagospodarować w ten sposób, żeby na miejscu tego, co było, postawić coś kolejnego. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że do, aktualnie istniejące przedszkole nr 17 ma ogromny problem na przykład z tym, że dzieci, które są tam dowożone samochodami, rodzice nie mają gdzie stanąć i tych dzieci wysadzić zaprowadzić do przedszkola, bo tam po prostu fizycznie nie ma na ulicy miejsca. Natomiast ta koncepcja, którą Przedstawił prezydent na ostatniej sesji, pozwala na wygospodarowanie nie dość, że nowych miejsc parkingowych, to jeszcze bardzo bezpiecznej drogi, bardzo bezpiecznego dojazdu do tego nowe, nowego przedszkola, bo tak, takie ono będzie. Proszę, jeszcze jedna jeszcze jedno, jedno moja uwaga. Przy ulicy Gałczyńskiego 3, znaczy przy ulicy Gałczyńskiego, funkcjonowała przedszkola numer 3. To przedszkole było. W dawnej stołówce Mazowickich Zakładów rafinaryjnych petrochemicznych. W tej chwili budujemy z tego przedszkola, tworzymy całkiem nowe przedszkole. I proszę mi wierzyć, że jeśli zdecydujemy o tym, że adaptujemy skrzydło szkoły numer 3, to to przedszkole też będzie całkiem nowe, bo praktycznie pozostaną tylko mury zewnętrzne. Ale jednak przy przedszkolu numer trzy nie mamy zaraz obok szkoły, nie mamy dzwonków, nie mamy przewlekcyjnych. Nie mamy trzech kondygnacji bez windy i tak yy. dalej, i tak dalej. Przykładów ja jeszcze, można... Jeszcze tylko chciałbym... ja bym chciała, pani redaktor, jeszcze jedną kwestię, bo pan radny powiedział bardzo ciekawą rzecz. Zastanawiamy się nad wyborem koncepcji, ale w całej pana wypowiedzi było jasno przyświeca idea, że szkoła pod Podstawowa numer 3 jest jedynym miejscem na przedszkole numer 17. I mam wrażenie, że to było od początku, że te konsultacje, te rozmowy, ta bzdurna ankieta przy budżecie obywatelskim dla mnie to jest kuriozum totalne, do czego się prezydent posunął, że całe miasto ma decydować o tym, czy w tym miejscu mamy budować nowe przedszkole, czy adaptować stary budynek. No jest to jest po prostu dla mnie niewyobrażalne, że przy innych inwestycjach, przy budowie nadbrzeża, przy remoncie nadbrzeża, przy budowie owodnicy, przy budowie innych dróg, Traugutta, czy nie konsultował tego z całym miastem, po prostu realizował. A tutaj nagle, jak y, mieszkańcy się sprzeciwiają, to musimy zrobić ankietę w całym mieście, czy w ogóle mieszkańcy tego chcą. Ale niestety pan prezydent przegrał tą ankietę. Większość mieszkańców zdecydowała, że chcą budowy nowego przedszkola. Więc mimo wszystko, Prezydent cały czas brnie w tą adaptację szkoły podstawowej numer 3. I mam wrażenie, że ta decyzja już dawno zapadła, a te konsultacje to jest pic na wodę fotomontaż, że tylko sobie pogadamy. Ludzie mają nadzieję, że rzeczywiście ten prezydent chce z nimi rozmawiać, a to wcale tak nie jest. Decyzja już dawno w ratuszu zapadła. Pan dokładnie to samo potwierdza, że najlepsza jest koncepcja adaptacji szkoły trójki, musimy parkingi budować, tereny zielone i tak dalej i tak dalej. Tylko kosztem czego? Kosztem dzieci, kosztem tych rodziców, kosztem tych mieszkańców, żeby znów to osiedle wielka płyta że no jest takie nieatrakcyjne, że my się tu nie będziemy osiedlać, albo wyprowadzamy się z tego osiedla. Przecież zauważcie państwo, porozmawiacie sobie z biurem pośrednictwa nieruchomościami, jakimkolwiek. Mieszkania na wielkiej płycie są najmniej atrakcyjne według biur pośrednictwa nieruchomości. Pytanie dlaczego? Dlatego, że tam nie ma atrakcyjnych inwestycji. Ale teraz robimy dokładnie to samo. Chcemy zablokować. A jeszcze o Gałczyńskiego pan tak wychwala. To niech pan wychwali prezydenta, który chciał zablokować tą inwestycję, bo nie chciał na początku tamtego przedszkola budować. Przecież setki mieszkańców, setki rodziców przyszli na spotkanie do auli ratusza, kiedy walczyli o to przedszkole na Gałczyńskiego. Czemu prezydent się tak upiera? Nie chce realizować inwestycji, które naprawdę służą dobrze dla tych osiedli. A mimo wszystko teraz pan wychwala, że jest super inwestycja, ale jeszcze niedawno nie chciał tego robić. Ja bym jeszcze tylko nawiązała, dobrze? Tak. bo wspomniał Pan o kosztach y, przedszkola, że y, nie można porównywać tak y, o, różnooddziałowych przedszkoli. My m, prześledziliśmy informacje y, z ostatnich dwóch lat maksymalnie na temat budowy przedszkoli w Polsce. I znaleźliśmy coś takiego, że na przykład przedszkole ośmioddziałowe w Krasne, to jest województwo podkarpackie, na 200 y, dzieci kosztowało łącznie 4,92 miliona złotych. Przedszkole w Radzejminie, to jest województwo mazowieckie, 9oddziałowe z pełnym zapleczem, w tym aula oraz pokój do rekreacji. Budowane było półtora roku temu na 225 dzieci. Koszt tej inwestycji 4,8 miliona złotych. Najdroższe w ogóle, jakie znaleźliśmy w całej Polsce, to jest w kozach województwo śląskie, które ma dziewięć oddziałów, 225 dzieci, ale ta inwestycja akurat obejmowała nie tylko sam budynek, ale też i. Już mówię, powstaną tu miejsca parkingowe, ulica zyskanowa, na asfaltową, a przy przedszkolu utworzony zostanie plac zabaw. I koszt tej całej inwestycji to był 8 milionów złotych. To są inwestycje naprawdę robione zupełnie niedawno. Czy naprawdę uważa pan, że to przedszkole na miejscu tego małego, przedszkola numer 17, również kosztowałoby 8 milionów złotych? Bo nam coś tutaj nie gra. Wydaje nam się, że to są jednak zbyt duże założenia. Proszę Państwa, to tak jak powiedziałem, trudno porównać jedno przedszkole z drugim. Cztery przedszkole na 100 dzieci w Ciechomica kosztowało ponad 6 milionów. 8 lat temu. Teraz minęło 8 lat. Przez kilka lat staraliśmy się, żeby przedszkola w Płocku były budowane możliwie jak najtaniej. Stąd na przykład budowaliśmy przedszkola od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Można to wszystko sprawdzić. Natomiast teraz niestety jest rynek wykonawcy. Przekonaliśmy się ostatnio przy kilku przetargach, które musieliśmy powtarzać, że niestety, ale wykonawcy w tej chwili dyktują ceny i na przykład inwestycja, która ma wartość kosztorysową, przedstawioną przez urzędników, specjalistów z ratusza, warta jest na przykład ta inwestycja milionów osiem, się okazuje, że w przetargu niestety musimy wydać na milionów dziewięć. Stąd trudno dzisiaj wróżyć, ile będzie kosztowało za na przykład dwa lata budowa takiego przedszkola. To, są wszystko, to jest wszystko wróżenie. Ale tutaj różnice nie wynoszą miliona czy dwóch, tylko wynoszą na przykład 4 czy 5 milionów w porównywalnych inwestycjach. Dlatego to nas zastanawia. Tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że ten budynek trzeba rozebrać. To też nie kosztuje 100 zł, tylko troszkę więcej. Trzeba wziąć pod uwagę, że przy okazji, jeżeli się rozbierze ten budynek, wszystkie media, które tam są w ziemi, to wszystko jest do wymiany. To wszystko było 40-50 lat, lat temu tam instalowane i to wszystko jest do wymiany. To też podnosi znacznie koszty. A w Szkole Trójce jest inaczej? W szkole trójce jest inaczej, bo budynek stoi. Nie, będzie, nie będziemy tam demolować na przykład kanalizacji. Co instalacje będą stare? To znaczy, z tego co wiem, będą wymienione instalacje wodne, centralne ogrzewanie i yy, instalacja elektryczna. No to znaczy wszystkie. No tak, ale nie będą na przykład przebudowane kolektory. A to należałoby wykonać przy okazji budowy nowego y, obiektu w dotychczasowym miejscu. No niestety. Proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o pasażer Ogłockiego. Dlaczego remont pasażer Ogłockiego kosztuje tak dużo, między innymi, i dlaczego tak długo ma trwać? Dlatego, że również przy okazji remontu pasażer Ogłockiego wymieniałem tę kolektory i rozdzielamy kanalizację na sanitarną i ogólnospławną. Także to się dzieje przy okazji. To znaczy, że nie do końca zaplanowano tą inwestycję w szkoły podstawowe nr 3, no bo jeśli jest kanalizacja ogólnospławna cały czas projektowana nawet w tym nowym adaptacji, no to z tego wynika, że za rok, dwa, trzy szkoła i przedszkole, ewentualne przedszkole mogą mieć problemy. Na Wiecie, przykład piwnica może być uwagę, że Nie ma jeszcze projektu, na razie rozmawiamy o koncepcji. Jeżeli chodzi o projekt, to projekt na pewno uwzględni wszystkie aktualne wymagania, Dotyczące standardów, które taki obiekt musi spełnić. Czyli schowić. adaptacja, cena adaptacji może wzrosnąć. Może oczywiście. Dokładnie. Natomiast na pewno nie wzrośnie dwukrotnie. Tego jesteśmy pewni. Chyba, że będziemy mieli hiperinflację, wtedy niczego Chyba, nie będzie. Chyba, że być pewnie. przeszacowano zdecydowanie koszty budowy przedszkola. Ale Nawet w tej adaptacji rodzice tutaj zwracają uwagę na wiele mankamentów tego pomysłu, bo na przykład kuchnia w piwnicy, już zwracają uwagę, że tam, no, to nie jest zbyt odpowiednie miejsce na zaplecze sanitarne, tym bardziej, że w tej chwili no z tego co mówią, tam się wydziela jakiś strasznie nieprzyjemny zapach. Ja rozumiem, że to może będzie naprawione, no niemniej to wzbudza wątpliwości. Dalej, hałas podczas przerw lekcyjnych. Nie sądzę, żeby udało się wyciszyć na tyle okna i cały budynek, żeby nie było słychać no, hałasu z boiska pobliskiego. Dalej mamy schody wysokie, kondygnacje. No, to, to są rzeczy, które, argumenty, które jednak trzeba znaczy, uwzględnić. Ja, pan... przy... ja, ja przypominam sobie to spotkanie otwarte, które miało miejsce, to było na wniosek Rady Osiedla Łukasiewicza. I rzeczywiście mieszkańcy podnosili te problemy, o których pani mówi, czyli między innymi te trzy kondygnacje, gdzie te dzieci mają biegać po tych schodach, a to się tak nie da. I ten hałas, tak, no bo inna jest specyfika przedszkola, kiedy no są różne rytmy, tak, zaplanowane dla dzieci, kiedy jest zabawa, to jest zabawa, kiedy jest leżakowanie, to jest leżakowanie, wtedy jest potrzebna cisza. No i rzeczywiście jedna z pań podniosła ten temat, natomiast prezydent dość ironicznie. Odniósł się do uwag mieszkańców, mówiąc mi więcej, coś takiego, że jak pani otworzy okno, to nawet pani usłyszy dzwony kościelne. Więc nie wiem, czy to jest ten poziom rozmowy, który powinien wychodzić z ust prezydenta, bo powinno się szanować swoich wyborców i swoich mieszkańców. I w moim przekonaniu, chyba nie do końca w ogóle prezenty czy osoby, które reprezentują koncepcję, przychylną koncepcję tej adaptacji szkoły numer 3, nie do końca chyba rozumieją te problemy, które tam występują, a doskonale potrafią je wyartykułować szczególnie rodzice tych dzieci, które już uczęszczają do przedszkola albo skończyły przedszkola. I oni doskonale zwracają na to uwagę, ale to tak jakby, no troszkę mówiąc kolokwialnie, no rzucać grochem o ścianę, bo jest głucho, niestety, z drugiej strony i cały czas tak jakbym ja, ja odbieram to tak, jakby były wyśmiewane te argumenty, które są zgłaszane przez tych mieszkańców. Panie radny, jeszcze. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, do tego przed, co przed chwilą usłyszałem. Proszę, proszę Państwa, schody w tej szkole są do, dokładnie takie same, jak we wszystkich blokach na tym osiedlu. I w tym momencie, jeżeli dziecko mieszka w bloku, a większość no, dzieci z tego, to... z tego przedszkola mieszka w blokach, bo część dzieci z tego przedszkola, chciałem też zwrócić uwagę, jest z całego miasta. Tak samo jak ta petycja, którą podpisywali mieszkańcy. To też nie można powiedzieć, że to byli tylko mieszkańcy osiedla, bo tam było również sporo osób spoza osiedla, których dzieci na przykład do tego przedszkola uczęszczają. Albo tylko zainteresowanych w innym nie wiem, tematem. Co jeszcze? Jeśli chodzi o inne wymagania odnośnie właśnie, dlaczego dwie kondygnacje. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili. Trzy. trzy. Teraz wprawdzie tymczasowo, ale na przykład dzieci z przedszkola numer trzy. Też są pomieszczone na, na najwyższym piętrze. W... No i niech w... pan bardzo posłucha naszytują. opinii rodziców. Tak, ale biorąc pod uwagę... Ale po to... oni mają świadomość, że to jest tymczasowe. I oni to przetrwają. Ale proszę państwa, żyjemy w XXI wieku. Czy to jest wielki problem, żeby zrobić windę? Nie widzę takiego problemu. Nie ma w tej koncepcji wind. Ale to jest tylko koncepcja. Koncepcja, proszę państwa, to nie jest projekt. Do projektu możemy wprowadzić jeszcze szereg nowych, lepszych I rozwiązań, które na pewno ułatwią korzystanie z, z tego budynku. Rozmawiajmy o dwóch koncepcjach, a nie tylko o jednej. Mhm. Ja tylko takie ostatnie już pytanie, bo czas nam się kończy. Panie radny, powiedział pan podczas sesji Rady Miasta, że jeżeli wydajemy pieniądze z budżetu miasta, to musimy każdą złotówkę obejrzeć z każdej ze stron. Ja się z tym zgadzam, yy, ale... Powiem tak, wydano 120 tysięcy na koncepcję Jarubrzeźnicy. Leży od wielu lat, nie jest nic zrobione. Wydano 200 tysięcy na zorganizowanie konkursu na projekt budynku Mediateki, który jak wiemy już nie będzie organizowany. Wydano 300 tysięcy na studium Parku, który od wielu, wielu lat jest nierealizowany. Czy to nie jest brak oszczędności? Proszę państwa, wszystkie te inwestycje to są inwestycje, które są dla miasta potrzebne i niezbędne. Natomiast kwestia, czy realizujemy je w tym roku, czy za dwa lata, czy za cztery, czy nasi na następcy będą je realizować, to już jest rzecz odrębna. W tym momencie priorytet Naszym jest pozyskiwanie środków unijnych. I, w, I wszystkie możliwe pieniądze, jakie mamy, staramy się przeznaczać na nasz wkład własny, po to, aby się nie zapożyczać w bankach, tylko wydawać własne pieniądze. I dlatego te inwestycje, na które nie mamy szansy na dofinansowania unijnego, niestety jeszcze muszą poczekać. To Szkoda, że prezydent teraz dopiero tak myśli, żeby nie zadłużać się, bo cały czas zadłużał miasto. No i szkoda, że zabrakło tych kilkudziesięciu tysięcy na koncepcję jednak przedszkola. Znaczy nie, one, miejscu, one, bardzo... one są w budżecie, pani redaktor, tylko ich po prostu nie wydano. Pytanie, na co wydane zostanie te 50 tysięcy, których nie wykorzystano? Dziękuję państwu bardzo. Moimi Dziękuję. gośćmi była pani Mariusz Gruba i pan bardzo. Artur Kras. Dziękuję. A naszych słuchaczy zapraszam już na kolejny odcinek twarz w twarz.